Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj postaram się wykorzystać odpady, które powstały podczas wycinania otworów w blatach jesionowych kuchennych. Ten odpad powstał przy wycinaniu otworu pod płytę indukcyjną i jest, słuchajcie, rozmiarów 55,5 na 48,5, oczywiście grubość 4 cm. Ten większy kawałek powstał podczas wycinania pod zlew i również grubość 4 cm, szerokość 75,5 cm i głębokość 47,5. Ja postaram się uzyskać z tych elementów na pewno 3 półki jesionowe, tak jak pamiętacie w poprzednim odcinku mówiłem właśnie przy słupku, ta szafka, która jest, tam będą półki jesionowe, także postaram się z tego co mi zostanie zrobić jeszcze deskę do krojenia, ewentualnie jakieś podkładki, jeśli powychodzą, to już zobaczę, ile materiału mi zostanie, koniecznie 3 półki z tego i z tej mniejszej Z tego mniejszego kawałka postaram się zrobić deskę do krojenia, która już nie będzie miała 4 cm grubości, będzie najprawdopodobniej trójka. Zobaczymy, to wszystko powychodzi w trakcie, zobaczymy co uda się właśnie z tego uzyskać i mam nadzieję, że jak najwięcej właśnie z tego powychodzi, także bierzemy się do pracy.
Jak widzicie, całkiem sporo można zrobić z takiego odpadu, który miałem z wycinania otworów w blatach kuchennych. Udało mi się zrobić właśnie dwie deski. Jedna deska ma rozmiar 46 na 35,5. Początkowa grubość blatu to 4 cm. Tutaj zmniejszyłem tą grubość do 3 cm. Wszystkie krawędzie od dolnej powierzchni zostały ścięte pod kątem 45 stopni. Druga deska ma wymiary 53,5 cm na 37 cm. Tutaj również początkowa grubość to było 4 cm, teraz jest 3 cm. Również wszystkie dolne krawędzie są ścięte pod kątem 45 stopni i zostawione na górze centymetr. Przepiękny, słuchajcie, rysunek drewna. Szkoda było mi w ogóle ciąć tą deskę właśnie, żeby gdzieś ją tam na jakieś mniejsze kawałki przerabiać. Jeśli chodzi o to zacinanie właśnie pod kątem 45 stopni, ja już kolejną deskę w ten sposób wykonuję i powiem szczerze, najbardziej mi się to podoba, bo jest to proste, nieprzekombinowane i z tej grubości właśnie nawet jak tutaj mamy 3 cm, to ona wydaje się, że jest taka zdecydowanie lżejsza i nie jest taka toporna. Sposób według mnie naprawdę fajny, mi się podoba i myślę, że nie jedną deskę jeszcze właśnie w ten sposób zrobię. Co mi się udało, słuchajcie, jeszcze zrobić? Podkładki, podstawki, jak zwał, tak zwał. Wyszło mi ich 10 sztuk. Teoretycznie są przeznaczone. Zamysł mój był taki, żeby były pod jakieś kubki, szklanki i tego typu. Wymiar tych podkładek to 8,5 cm na 8,5 i grubość 18 mm. Wyszło mi ich 10 sztuk. Wszystkie krawędzi są zaokrąglone i też, słuchajcie, tutaj przepiękny rysunek właśnie jesionu. No świetnie to wygląda i myślę, że może się to naprawdę podobać. Kolejne podkładki już są troszkę większe, też mają grubość 18 mm i szerokości 16,5 na 16,5 cm. Takich podkładek wyszło mi 5 sztuk. I teoretycznie zamysł był taki, żeby służyły jako właśnie podstawki pod podkładki pod na przykład talerze, pod jakieś miski, garnki i co tam jeszcze można sobie wymyśleć. Też bardzo fajne wyszły. Co tu jeszcze mamy? Trzy półki. To są trzy półki, które będą w tej szafce otwartej przy słupku. Grubość ich 19 mm i tak wyglądają. Też bardzo fajne. Także jak widzicie, naprawdę z odpadu udało mi się zrobić całkiem sporo, a na pewno te rzeczy, które są potrzebne w kuchni, czyli powiedzmy deski, jakieś podstawki, takie rzeczy na pewno będą wykorzystywane. No i półki, które miałem i tak zamiar robić, a tutaj była już gotowa klejonka, wystarczyło ją tylko przeciąć i tak naprawdę materiał, który był odpadem, można spokojnie wykorzystać. Oczywiście ten odpad już z blatów jakichś wiórowych niestety nie wykorzystamy, ale jeśli robimy, powiedzmy, i mamy takie blaty drewniane, gdzie wycinamy takie rzeczy, na pewno ten odpad może posłużyć do czegoś, co jeszcze będzie miało drugie życie. Jeszcze jedna informacja. Ostatnio na kanale na YouTube Meble Twojego Pomysłu pokazał się setny film. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za to, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie, że mogę na Was liczyć i że razem ze mną tworzycie ten kanał. Ja już wspominałem wielokrotnie, bez Was by tego nie było i nie dałbym bez Was rady. Widzę Waszą aktywność pod filmami, te Wasze komentarze na grupie na Facebooku Pasjonaci Wdechę. Dziękuję Wam bardzo za to. Mam nadzieję, że przed nami jest droga szeroka i długa i że razem będziemy robili jeszcze lepsze projekty, zdobywali jeszcze większą wiedzę i również mam nadzieję, że będziecie wspierali nas, Pasjonatów Wdechę, w nowych akcjach,
które już niedługo, tutaj zdradzę tajemnicę, już niedługo kolejna akcja przed nami. Mam nadzieję, że będziecie brali w tym udział i że będziecie wspierali nas wszystkich i dzielili się również wiedzą, którą posiadacie, bo to jest, słuchajcie, najważniejsze, żeby się dzielić i pomagać sobie nawzajem. Dziękuję Wam wszystkim. Co ja mogę jeszcze powiedzieć? Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!